Branżowa Szkoła pierwszego stopnia nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju kształci w wielu zawodach. Fryzjer. Profesja fryzjerska to jeden z najczęściej wybieranych zawodów wśród absolwentów szkół podstawowych. Wybór tego kierunku to szansa na zdobycie do odpowiedniego wykształcenia, wiedzy i doskonalenie swoich umiejętności. Połączenie teorii z praktyką pozwala odpowiednio przygotować uczniów do zawodu, który obecnie jest coraz bardziej doceniany, ale również chętnie wybierany przez młodych ludzi. Zawód fryzjera może wykonywać absolwent szkoły branżowej, a nauka kończy się egzaminem zawodowym. W czasie zajęć uczeń poznaje podstawy zawodu fryzjera i ćwiczy umiejętności praktyczne, od prostego strzyżenia poprzez bardziej skomplikowane cięcia, układanie fryzur i koloryzację. Dobry fryzjer oprócz wiedzy i warsztatu musi wyróżniać się też zamysłem estetycznym, kreatywnością i wyobraźnią. Nie bez znaczenia jest również komunikacja z klientem, którego trzeba wysłuchać, a następnie uwzględnić wszystkie jego potrzeby i oczekiwania przy wykonywaniu fryzury. Krawiec to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości. Stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Zawód krawca może wykonywać absolwent szkoły branżowej, a nauka kończy się egzaminem zawodowym. Następnie można kontynuować naukę na różnego rodzaju kursach i uzyskać tytuł mistrza w zawodzie. Zawód krawca skierowany jest do osób bardzo kreatywnych, bowiem osoba ta odpowiedzialna jest za całokształt projektu. Od omówienia go z klientem, poprzez przymiarki, aż do odbioru przez klienta. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Obowiązki sprzedawcy wydają się dość oczywiste. Obsługa klientów, tak, ale co właściwie kryje się za taką obsługą? Do obowiązku sprzedawcy zalicza się dbanie o porządek w miejscu pracy, dbanie o ekspozycję towaru na półkach i wystawach, przygotowywanie towaru do sprzedaży, pomoc i doradzanie klientom w znalezieniu i wyborze odpowiednich produktów. Praca sprzedawcy polega na bezpośrednim kontakcie z klientem. Sprzedawca powinien charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, uczciwością, dokładnością i odpornością na stres. Absolwent tego kierunku kończy szkołę egzaminem zawodowym. Pracownik obsługi hotelowej. Pracownik obsługi hotelowej to zawód, który umożliwia poznanie zasad funkcjonowania wszystkich działów hotelu i dlatego jest idealnym sposobem do rozpoczęcia kariery w hotelarstwie. Przyszły pracownik kształci się w zakresie przestrzegania przepisów BHP, utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, a ponadto nabywa umiejętności przygotowania i podawania śniadań, organizacji usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Uczeń podczas nauki nabywa też umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym zawodowym. Zna podstawy hotelarstwa, a nauka kończy się egzaminem zawodowym.
Uczeń ma możliwość podjęcia pracy w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach młodzieżowych jako kelner, barman, pracownik służby pięter, pracownik do spraw organizacji usług, pracownik ruchomej bazy hotelarskiej lub ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Cukiernik. Cukiernik to osoba, która zajmuje się wyrobem ciast, ciastek i deserów. Zakres jego obowiązków różni się w zależności od miejsc zatrudnienia. W małych przedsiębiorstwach jest on odpowiedzialny za cały proces produkcji, od zakupu surowców do powstania produktu. Natomiast w dużych firmach każdy cukiernik ma swoją specjalizację. W tym zawodzie bardzo ważną cechą jest kreatywność, która przydaje się podczas dekorowania tortów czy deserów. Dobry cukiernik musi być dokładny, cierpliwy i powinien zwracać uwagę na szczegóły, które są istotne w jego codziennej pracy. Cukiernik jest to zawód cieszący się dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy oraz daje on podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy. Uczeń podczas nauki nabywa umiejętności cukiernicze, a nauka kończy się egzaminem zawodowym. Absolwent kończący szkołę w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do produkcji i dekoracji ciast, ciastek, pieczywa cukierniczego i elementów dekoracyjnych, stosowania receptur cukierniczych, organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych, współpracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Stolarz. Obowiązki i codzienna praca stolarza wiąże się z pracą z drewnem i materiałami drewnopodobnymi. Do prac stolarskich zalicza się heblowanie, szlifowanie, lakierowanie, bejcowanie, sklejanie i montowanie poszczególnych elementów, a każde z tych zajęć wymaga odpowiednich przyrządów i metod obróbki. Dlatego podczas zajęć praktycznych zwraca się uwagę na odpowiednie dobranie i skuteczne wykorzystywanie specjalnych narzędzi. Uczeń podczas nauki nabywa umiejętności stolarskie, a nauka kończy się egzaminem zawodowym. Nasi uczniowie nabywają umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych, niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, dokładność i cierpliwość. Wybrana specjalizacja wpływa na miejsce zatrudnienia. Dlatego też przeglądając oferty pracy można znaleźć informacje o pracy dla stolarza budowlanego, w fabryce mebli lub w zakładzie stolarskim. Nauka w szkole kończy się egzaminem zawodowym.